Kolejny dzień jako mama i coś tu poszło nie tak. Moje dziecko, to jest moje dziecko Karin, poznajcie Karin. Możecie napisać w komentarzu, cześć Karin. Wstała właśnie z łóżka i chyba miała jakiś problem. Spróbujemy sobie dzisiaj z kilkoma problemami poradzić, bo na pewno jako rodzic adoptowanego dziecka będę musiała mierzyć się z różnymi problemami i będziemy próbować je rozwiązywać. Bardzo fajne jest to, że to, jakie decyzje podejmę, będzie miało wpływ na późniejszy etap gry, także jeśli jesteście ciekawi, to zostańcie ze mną, zasubskrybujcie kanał i oglądajcie całą serię. Zapraszam was też na Instagrama i na TikToka oraz na Discorda. Wszystko znajdziecie w opisie. Liv dzisiaj wraca. Powiedziała, że w południe mogę się z nią pobawić. Mamy list, czy to list od Liv? Twoje podanie o pracę. Z przyjemnością oferujemy pani pracę w naszej fabryce. Zacznie pani od 21 sierpnia, ale super, czyli od jutra, bo dzisiaj jest 20 sierpnia. Okej, ja myślałam, że września, że tutaj wiecie, po angielsku to było napisane, ale jednak to jest sierpień. Co tam jest napisane? Karin się interesuje wiadomością. To jest trudny wybór, bo w sumie wszystkie te rzeczy chciałabym powiedzieć i chciałabym być też szczera i po prostu powiedzmy, że właśnie dostałam pracę w fabryce. Później wyjaśnimy jej wszystko, może będę miała czas na to. Super, to kiedy będę mieć pracę? Ty? Powiemy, żeby się skupiła na szkole. Ona będzie się uczyć, a ja będę pracować. Dobrze, będę najlepsza w mojej klasie. Dobrze, tylko najpierw musisz się wykąpać, bo jesteś bardzo, bardzo brudna, także wskakuj do wanny, robimy kąpiel w pianie, bo ewidentnie dziecko tego potrzebowało. Teraz już jest zupełnie czysta, więc na najbliższy czas mamy mycie z głowy. Możesz wyjść i musimy iść zjeść śniadanie. I poprzednim razem udało mi się razem z Karin pozbierać trochę grzybów, trochę jagód, więc może spróbujemy coś ugotować z tych jagód? Kanapka z dżemem. Bardzo fajnie. Powiedziałeś, że może niedługo naprawisz moje stare ubrania? Może tak powiedziałam? Są ładne, podobają mi się, ale nie lubię tych dziur. Dziury nie są fajne. Dzięki. Idę. Gdzie ona poszła? Nawet nie zjadła śniadania. W wolnym czasie możesz wykonywać i naprawiać przedmioty, aby to zrobić, przejść do stołu kuchennego. Czyli będę musiała naprawić jej te rzeczy, ale najpierw muszę się zająć nakarmieniem jej. I w sumie, skoro zrobiłyśmy świeżutki dżemik, to... halo? Gdzie ty jesteś? Najpierw muszę naprawić ewidentnie ubranie i dopiero potem ona tutaj przyjdzie. Potrzebujemy igły i nici. No i te ubrania, trochę materiału. Także zaszyjmy te dziury, zróbmy łatę. Niezbyt to estetyczne, ale pamiętajmy, że tutaj akcja się dzieje w czasach po wojnie i tam troszeczkę bardziej zależało ludziom na tym, żeby po prostu mieć czyste, dobre ubrania, niezniszczone, niż na tym, żeby to były markowe ciuchy, tak jak dzisiaj to jest na przykład. Tutaj mamy więcej ubrań do naprawy, ale wiecie co, troszeczkę wolałabym poświęcić czasu też na inne rzeczy, a nie tylko na to. O, wróciła, Liv jest zabawna. W domu ukryłam dla ciebie rysunek, ciekawe czego znajdziesz. Myślę, że go znajdę, ale najpierw musisz zjeść posiłek, bo wiesz co, przygotowałyśmy tę kanapkę rano, już jest południe, prawie wieczór, a ty nie zjadłeś jeszcze śniadania. Miam, miam, miam. Smakowało ci? To dobrze, bo więcej nie ma. I troszeczkę się najadła, bardzo niewiele. Ogólnie z tym jedzeniem jest trochę problem, bo te posiłki, które spożywa Karin, są dość mało pożywne. Więc będę musiała spróbować może nauczyć się gotować troszeczkę lepiej. Ale może z czasem mi się to uda. W tym momencie w sumie mogłabym pójść jeszcze zobaczyć do sklepu, czy mamy trochę więcej jedzenia. Jest więcej jedzenia. Możemy kupić kanapkę z serem. W sumie kupmy kanapkę z serem, kupmy też składniki, żeby ugotować coś dobrego, chociaż to jest strasznie drogie. Mam nadzieję, że nie będę musiała wydawać pieniędzy w najbliższym czasie na nic innego, bo robię duże zakupy jedzeniowe i mam nadzieję, że tym razem Karin się naje. Ale wiesz co, skoro jeszcze jest troszeczkę czasu, ty jesteś raczej szczęśliwa, raczej czysta, więc zajmij się sobą. Ja muszę pójść ogarnąć jeszcze trochę rzeczy, jeśli chodzi o sprawy dorosłych. Muszę przeczytać wiadomości. Podniebny konflikt nad Koreą. 17 amerykańskich odrzutowców F-86 i prawie 60 komunistycznych samolotów MiG spotkało się dziś w zaciekłej bitwie nad Koreą Północną. Także mamy informację, że na świecie dzieje się dalej wojna i jest źle. Na pewno to trochę wpływa na moją psychikę i wiecie, na to jak ja się czuję. No ale tak czy siak, obowiązki wzywają, robi się późno. No tak, także wskakuj do łóżka. Kiedy się obudzę, będziesz uczennicą. Mhm, będziesz już uczennicą. Zastanawiam się, jak to będzie w szkole. Zapytajmy się po prostu, jak się czuje. Nie narzucajmy jej, że o, nie martw się, nie ma się czym przejmować, no bo wiadomo, to jest stresujące dla niej, więc nie bagatelizujmy tego problemu. Zauważmy to, jak się czuje i powiedzmy tą pierwszą kwestię, czyli wydajesz się być trochę zdenerwowana, nie możesz się już doczekać.
Nie wiem, tak mi się wydaje. Mam tylko nadzieję, że poznam wielu nowych przyjaciół. Ja myślę, że dajmy tą drugą odpowiedź. I jeszcze jedno. Jeśli ktoś jest dla ciebie niemiły, po prostu go ignoruj. Co? Dlaczego ktoś miałby być wredny? Powiedzmy tą ostatnią opcję, czyli po prostu wycofajmy się, nie musimy zagłębiać się w temat. Mam nadzieję, że nie spotka niemiłych osób albo podłych osób, co gorsza. Dobrze. Będzie leave, czyli będzie fajnie. Poczytasz mi przed snem? Wiesz co? Jest już za późno, Karin. Przepraszam, ale musi dzisiaj iść spać sama, bo ja muszę się zająć innymi rzeczami. Jest bardzo zaopiekowana, więc może to nie wpłynie negatywnie na nią. Ok, w takim razie dobranoc. Dobranoc. Ja jeszcze wrócę tutaj i spróbuję zszyć tą ostatnią dziurę. Powinno się udać mi zaszyć wszystkie dziury, żeby wiecie, żeby moje dziecko miało w czym chodzić do szkoły, bo jutro idę do pracy po raz pierwszy. Ona idzie do szkoły, ja do pracy. Najwyższa pora w takim razie zgasić światło w pokoju Karin i zacząć pierwszy dzień pracy. I pierwszy dzień szkoły. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Dziś jest ten dzień! Zaczynam szkołę jak duża dziewczynka. Może przygotujmy cię na twój wielki dzień, co ty na to? Jestem prawie gotowa. Tak, tylko musisz zjeść śniadanie, bo jesteś bardzo głodna. Oj, to też twój pierwszy dzień w nowej pracy. Może niedługo będzie nas stać na ładny plecak. Będę mogła nosić w nim książki. Chyba w sklepie widziałam taki fajny. No to powiedzmy, że postaram się go kupić, ale trochę wydałam pieniędzy, więc jeśli zarobię, to na pewno jej to kupię. Co? To chyba ma sens. Okej, okay. Zaakceptowała naszą decyzję, więc to jest bardzo dobre. Próbujmy w takim razie może rano zszyć jeszcze raz to ubranie, żeby już miała gotową sukienkę do szkoły. Bardzo ładnie teraz wygląda, czyli muszę po prostu dokończyć szycie, żeby Karin mogła założyć tą sukienkę. Pora na posiłek. Na śniadanie dzisiaj niestety tylko kanapka z serem, ale lubisz kanapki z serem, prawda? I nie będziesz narzekać, że jemy ciągle to samo? Chyba nie. Trochę różnorodności poprzednim razem było, więc teraz powinno być już okej. Jestem zdenerwowana. Odprowadzisz mnie do szkoły? Nie dam rady, ale może przejdziemy część drogi razem. Spróbujmy w ten sposób. Bo i tak muszę iść do pracy, więc chociaż trochę ją wesprzyjmy. Naprawdę? Dzięki, jesteś najlepsza. O kurczę, ale mi miło. Cieszę się, że Karin docenia moje starania, bo naprawdę staram się być dobrą mamą w tej grze. Mamy tutaj informację, że żeby wysłać Karin do szkoły, muszę wyjść na zewnątrz i nacisnąć czerwony budynek, a lekcje kończą się popołudniem. No dobra, ja prawdopodobnie będę do wieczora w pracy, więc Karin, chyba jesteś gotowa, żeby ruszyć. Dziękuję, że mnie odprowadziłaś. Ta szkoła jest naprawdę duża, prawda? Myślę, że bądź silna i pewna siebie, pokaż wszystkim, że jesteś mądra. Nie wiem, czy to... Chodzi o to, wiecie, żeby udowodnić komuś coś, ale o to bardziej, żeby ona wierzyła w to, że rzeczywiście tak jest. Cóż, chyba jestem całkiem bystra. Liv na mnie czeka. Pa! No to pa. Ja w każdym razie idę tutaj, w stronę tych fabryk, miasta, tam właśnie pracuję. No i praca zajmuje strasznie dużo czasu. Nie biorę nadgodzin, ale zarobiłam trochę pieniędzy. Nie zwróciłam uwagi, czy miałam 20? Być może tak. Zobaczmy, czy mogę kupić plecak. 200? Mogę kupić plecak, ale jak popracuję jeszcze kilka dni, więc na razie Karin będzie musiała sobie poradzić bez plecaka. Wróciłam. Zapytajmy po prostu, jak był pierwszy dzień w szkole. W szkole było dziwnie i wcale nie było fajnie. Chciałam się zaprzyjaźnić, ale... Cóż, wszyscy się na mnie gapili i nie rozmawiali ze mną. Oj, tak mi przykro. Próbowałaś z kimś porozmawiać? Chyba byłam zbyt zdenerwowana. Ale to było naprawdę straszne. Wyglądali na bardzo zdenerwowanych. Mówiłeś, że będzie fajnie, a nie było. Karin ufał ci mniej niż wcześniej. O nie. Przekonają się, gdy tylko cię poznają. Na pewno. Może po prostu zrobiłam coś źle. Jutro bardziej się postaram. Niedobrze, że ona widzi błąd w sobie, że próbuje przejąć odpowiedzialność za to, że to jej wina, że coś zrobiła nie tak. Może poprawić ci trochę nastrój mycie? Pomożesz mi z zadaniem domowym? O kurczę, zapomniałam, że szkoła wiąże się z lekcjami. No dobra, spróbujemy. Nauczyciel może jutro wziąć kogoś do tablicy. Tak, oczywiście, pomogę. Pierwszy dzień w szkole, trochę był zły dzień, więc spróbujmy skupić się na tym, żeby jej pomóc. Dziękuję, książka jest w moim pokoju. Gotowa? Zaczynamy. Jeżeli Lin i Pir mieli po jednym jabłku, ale Lin dała swoje jabłko Pirowi, to ile jabłek ma Pir? Pir ma dwa jabłka. Tak, też mi się tak wydaje. Kolejne. To znaczy, że co, ja mam jej odrabiać lekcję? Miałam jej pomóc, a nie mówić odpowiedzi. Ale dobra, rozwiążmy te zadania z nią. Gdyby Pir zjadł jedno ze swoich jabłek, ile by mu zostało? Jedno jabłko. W porządku, ostatnie zadanie. Jeśli mama Pira przyniesie jeszcze 4 jabłka i powie Pirowi i Lin, żeby podzielili się sprawiedliwie wszystkimi jabłkami, ile jabłek Pir powinien dać Lin? Miał jedno,
dostał 4, więc ma 5, czyli Pir powinien dać Lin 2,5 jabłka, żeby było porówno. Co? On już miał 2 jabłka, nawet jeśli jedno zjadł. O! No tak, tutaj pojawia się dylemat. Więc to nie byłoby sprawiedliwe. Dziękuję. No to mogłoby nie być sprawiedliwe, rzeczywiście. Ale wiesz co, chodź jeszcze usiądź do stołu. Zjedz jeszcze owsiane. Miam, 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 miam. No i mamy noc. Ciemną noc. Ja jeszcze nie ogarnęłam rzeczy, które miałam do ogarnięcia. W takim razie, wiesz co? Idziesz spać dzisiaj niestety bez czytania. Jestem taka zmęczona po dzisiejszym dniu. Mogłabym spać cały tydzień. No dobra, to w takim razie kładź się spać, bo mama ma jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. W ogóle znalazłam rysunek! To jest ten rysunek, który narysowała dla mnie wcześniej? Ten, który miałam znaleźć? Możliwe, że tak. Mamy Karin i mnóstwo obcych ludzi, którzy są tacy zacieniowani, więc chyba trochę się nie zintegrowała z ludźmi, ale jeszcze ma na to czas. Mamy nowy wpis do albumu. Nie wiem, czy lubię szkołę. Nawet nauczycielka pani Hansen wydawała się wredna. Dajmy jej znać, że dorastanie to wyciąganie wniosków z problemów, z którymi się mierzymy. Może zmieniłam zdanie. Może jednak nie chcę być dorosła. Czy możesz mi poczytać? Jest już za późno, Karin. Nie będę składała obietnic, że może jutro, bo nie wiem, czy jutro będę miała na to czas. A jest jeszcze trochę rzeczy, które muszę zrobić. Oj, no to dobranoc. Dokończmy zadanie i uszyjmy kolejną sukienkę, która wygląda naprawdę świetnie. Może spróbujemy pamiętać o tym, żeby jutro Karin założyła nową sukienkę do szkoły. Mamy zapewnione wszystkie potrzeby, z wyjątkiem potrzeby jedzenia. To jest duży problem, ponieważ troszeczkę ciężko jest mi nakarmić Karin takimi nieodżywczymi posiłkami. Ale mamy tutaj jedzonko, więc... Nie mam energii, żeby dzisiaj gotować. No to postanowienie, że jutro skupię się na ugotowaniu posiłku. Wkrótce dostaniesz resztę książek. Ale nie mam plecaka. Inne dzieci mają plecaki na swoje książki. Tak się składa, że być może już niedługo kupię ci plecak. I myślę, że to jest ta odpowiedź, którą jej powiemy. Kupimy ci niedługo plecak, zbieram na to pieniądze, staram się na to odkładać. Naprawdę? Rety, mam nadzieję, że będzie nas na niego stać. Ja też. Przydałaby się jakaś promocja. Byłoby na pewno łatwiej. Mamy pocztę. Co przyszło? Kolejne wiadomości? Przeczytam je później. List. No tak, dostałam list, ale wiesz co? Naprawdę zależy mi na tym, żebyś zjadła porządny posiłek, więc proszę bardzo. Buraki, chyba mąka. Nie wiem, czy to jest mleko, ale mamy też ryby, więc ugotujmy coś pożywnego. Czy to będzie zupa? Szkoda, że z takiej ilości jedzenia powstaje tylko jeden talerz. Ale to powinien być talerz, który powinien nakarmić się na długi czas, także jak będziesz w szkole, to na pewno się będziesz lepiej czuła, kiedy zjesz pożywne śniadanie. Proszę bardzo, zupa ze wszystkiego, co miałam. I dalej to dało strasznie mało, ale przynajmniej smakowałam. Miam, miam. Nie wiem, czy chcę iść, ale muszę, inaczej Liv będzie zdana tylko na siebie. Może dzieci byłyby mniejsze, gdybym była tak jak one i miała plecak. Wszystkie dzieci je mają. Powiedz, że nie chcesz plecaka, powiedz, że chcesz plecak, powiedz, że nie wiesz, czy chcesz plecak? Nie wiem, o co chodzi. Powiem, że nie wiem, po prostu. Kupisz mi plecak? Może, ale tylko po to, żeby ci się książki nie zniszczyły. Plecak nie jest miarą czyjejś wartości. I to jest odpowiedź, którą powinnam powiedzieć. To nie jest ważne, co posiadasz. Ważne, jakim jesteś człowiekiem. I to będę chciała przekazać Karin w późniejszym czasie. W porządku. Chodź jeszcze tutaj do pokoju. Przebierzemy cię, damy ci nową sukienkę. Może nowa sukienka ci poprawi nastrój. Nie chcę się spóźnić do szkoły. Aha, czyli nie mogę dać ci nowej sukienki teraz. Tyle się starałam, żeby to uszyć. Idziesz do szkoły, a ja idę do pracy. I ciekawe, 160 w tym momencie mam. Gdybym wzięła nadgodziny, to być może udałoby mi się zarobić na plecak, ale nie mogę nawet wziąć nadgodzin. No to wracamy do domu w takim razie. Dziś mnie bardzo brzydko przezywali. Powiedzieli, że jestem bękartem, bo nie mam prawdziwej rodziny. Kurczę, to jest strasznie przykre. Myślę, że nieładnie tak mówić i że to nic złego, że nasza rodzina jest inna. Ważne, jak my się czujemy w tej rodzinie, ale nie chcę być inna. Przepraszam, ja lubię naszą rodzinę. Ale oni wszyscy mają mamę i tatę. Kim są moi rodzice? Chcę wiedzieć, obiecałaś mi. Powiedziałeś, że się dowiem, jak będę duża. Patrz, już jestem duża. Dlaczego nazywają mnie bękartem? To słowo oznacza po prostu, że twoi rodzice nie byli małżeństwem, co jest prawdą. Nie wiem, dlaczego Karin, jesteś za młoda, by martwić się takimi sprawami. Nie wiem, dlaczego Karin. Oni są złośliwi tak bez powodu, nie będę kłamać, twoi rodzice nie byli małżeństwem? Pewnie tak się zachowują, bo się czymś denerwują.
No dobra, powiedzmy, że nie byli małżeństwem. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja, ale wolę być szczera, bo ona już mi nie ufa, więc nie mogę zbyt mocno koloryzować historii, ponieważ już wcześniej troszeczkę próbowałam i to nie skończyło się dobrze, więc powiedzmy jej szczerze. Karin ufa ci teraz bardziej niż wcześniej, czyli to była dobra decyzja. Czasami warto po prostu być, znaczy zawsze warto być szczerym, ale czasami warto miarować to, co mówimy. I w tym przypadku jednak to, ta szczerość opłaciła się. To nie ma znaczenia, to nie zmienia tego, kim jesteś. Nie byli małżeństwem? Kim oni byli? Chciałabym wiedzieć więcej o moich rodzicach. Proszę, powiedz mi. Postaram się czegoś dowiedzieć. Obiecaj. Obiecaj, że się czegoś dowiesz. Ja sama jestem ciekawa, więc spróbuję się czegoś dowiedzieć. Dobrze, spróbuję. Obiecuję. W końcu się dowiem, kim są moi rodzice. Skontaktuj się z biologiczną matką Karin. To jest zadanie na teraz. To znaczy, zadań mamy dużo więcej, bo jeszcze nie przeczytałam poczty. Karin, musisz zająć się sobą, kurczę, jest dalej bardzo głodna. Nie chciałabym, żeby umarła z głodu, więc masz, zjedz owsiankę. Kolejny posiłek tego dnia to jest troszeczkę coś, co nadwyręży nasz budżet, a ja dalej muszę pamiętać, że zbieram na plecak. Możemy się trochę pobawić. Muszę się jednak z nią pobawić, bo widzę, że ewidentnie jest smutna. Wyjdźmy na dwór i pójdźmy do lasu dozbierać jedzenie. Może się uda, wiecie, połączyć przyjemne z pożytecznym. Świetnie. Mam nadzieję, że będzie świetnie. Mam nadzieję, że będzie się dobrze bawić i że trochę jej to poprawi nastrój. Czy możemy iść do lasu? Możemy. I jest więcej jagód. Robi się późno. Lepiej wracajmy do domu. Okej, trochę się rozpogodziła. To przynajmniej tyle dobrego. Podkreślmy to, że bawiłyśmy się świetnie. Ja się z nią bawiłam świetnie i mam nadzieję, że ona też. No, nawet. Spoko. Spoko. Nawet jest okej. W takim razie kładź się spać i niestety znowu nie mogę ci poczytać. Bardzo bym chciała, ale nie mogę. Myślałam, że szkoła będzie inna. Inne dzieci nie są takie fajne, jak myślałam. Ale może nauka nowych rzeczy będzie w porządku? Kurczę, to są takie dziwne odpowiedzi trochę. Nie wiem, czy którakolwiek mi tak bardzo pasuje. Poradzisz sobie. Nie daj się rozpraszać. Niech będzie. Teraz, gdy jestem dorosła, wszystko się zmieni, co? Powiedzmy pierwszą odpowiedź. Niech nie wybiega zbyt mocno. Pozwólmy jej cieszyć się dzieciństwem, bo dzieci mają taką tendencję, że bardzo chcą być dorosłe już teraz, a dorosłość, no wiecie, wcale nie jest taka kolorowa. I tutaj jako mama też mierzymy się z wieloma takimi trudnymi problemami i to pokazuje właśnie tę drugą stronę, że ta dorosłość to też obowiązki, trudne decyzje, odpowiedzialność za innych i siebie. Także musi wiedzieć, że jest jeszcze dzieckiem. Nie martwię się. Jestem już dość duża. Zawsze będziesz dla mnie w sam raz połaskocz. O tak powiedzmy. Haha, to łaskoczę! Ty też jesteś w sam raz. Dobrze się mną opiekujesz. I ja też się tobą zaopiekuję, skoro jestem duża. Przepraszam, jeśli cię zdenerwowałam. Nie potrzebuję drugiego rodzica, mam ciebie. Po prostu byłoby miło o nich się czegoś dowiedzieć. Spróbuję się czegoś dowiedzieć, a teraz czas spać. Poczytasz mi coś? Jest już za późno, Karin. Niestety, tę kwestię będę chyba często powtarzała. Staram się o nią dbać, więc niestety, ale musisz sobie poradzić bez czytania, bo ja mam naprawdę dużo obowiązków. Mamy dziennik Karin dodany do gabinetu. 22 sierpnia 1951. Droga Karin, dzisiaj obiecałam, że dowiem się więcej o twoich rodzicach, ale nie wiem, czy uda mi się znaleźć odpowiedzi, na które liczysz. Dlatego zakładam ten dziennik. Dam ci go, gdy będziesz już na tyle dorosła, aby to rozumieć. Jeśli nie uda mi się poznać historii twoich rodziców, przynajmniej będziesz wiedzieć, że próbowałam i dowiesz się więcej o tej wojnie oraz o tym, co się stało po niej. Oto co wiem. 3 lata temu odpowiedziałam na ogłoszenie w gazecie o treści 3-letnie dziecko do adopcji. Adnotacja: dziecko wojny. Bardzo chciałam mieć dziecko, o czym mam nadzieję, że wiesz. Twoja matka powiedziała mi, że twój ojciec był niemieckim żołnierzem oraz że miała tylko 16 lat i była niezamężna, kiedy cię urodziła w 1944 roku. Nie chciała powiedzieć nic więcej. Wyszła za mąż za człowieka z ruchu oporu i kazała mi obiecać, że będę cię trzymać z dala od jej nowego życia. No to jest to dość trudne, bo mama ewidentnie nie chciała Karin, ale też była bardzo młoda i też trudno ją oceniać za tę decyzję. Na pewno, wiecie, w czasie wojny trzeba podejmować dużo trudnych decyzji. Także ja nie zamierzam oceniać tutaj mamy. Postaram się po prostu dobrze dbać o Karin. I mamy tutaj informacje dotyczące adopcji. Zacznij pisać list. Imię, nazwisko matki: Siri Fjellvik. Same adres... O kurczę, ja tego nie będę czytała, ale jest napisany adres, są napisane dane mamy, także napiszemy list do mamy. Droga Siri, wiem, że obiecałam zostawić cię w spokoju, ale muszę do ciebie napisać. Karin zaczęła szkołę i stało się to, czego się obawiałyśmy. Ona naprawdę musi poznać prawdę o swoim ojcu. Czy mogłabyś mi powiedzieć coś więcej dla dobra Karin? Z pozdrowieniami. Bez podpisu, nie podpisałam się, także z pozdrowieniami, mama Karin. I mamy jeszcze pocztę do przeczytania.
Znaczy, wiecie, wiadomości. Musimy się dowiedzieć, co się dzieje na świecie, żeby być na bieżąco. Reklama. Kup plecak w Streetsland Sport. Tylko w tym tygodniu mamy kilka kolorów i modeli. Nasze plecaki są bardzo przydatne podczas pieszych wędrówek. Posiadamy również wspaniałe tornistry szkolne. Telefon. Czy to znaczy, że jest jakiś inny sklep, w którym mogłabym kupić plecak? Będę musiała się przyjrzeć, pójść do sklepu i zobaczyć to. Zobaczmy w takim razie zdjęcia w albumie, które udało mi się do tej pory odblokować. Mamy pierwsze zdjęcie, które wykonaliśmy grając w grę, czyli tort urodzinowy i Karin jedząca ten tort. Mamy rysunek wklejony do albumu, który Karin rysowała, no niezbyt jest zadowolona ze szkoły, ale może kiedyś pokażemy jej to i może będzie lepiej i będzie mogła wrócić do tego i tak spojrzeć na to z dystansem. Spróbujemy tak zrobić. Teraz jednak idziemy gasić światło i nie wybiegamy zbyt mocno w przyszłość. Kończymy kolejny dzień i myślę, że kończymy też dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się podobał, to zostawiacie łapkę w górę. Jeśli jesteście ciekawi dalszej części historii, bo ja jestem bardzo ciekawa i zamierzam ją nagrywać, także subskrybujcie kanał, żeby nie pominąć tych kolejnych odcinków. Zajrzyjcie na kanał, żeby zobaczyć inne serie. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, pa pa.